Bardzo ciekawym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o ochronę majątku przedsiębiorców, szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jest posiadanie fundacji prywatnej. Niestety w polskim yy... W polskich przepisach prawa, polskie przepisy prawa nie przewidują takiej instytucji, ale w sposób bardzo łatwy moglibyśmy jako przedsiębiorcy skorzystać z takich rozwiązań istniejących za granicą. Między innymi na przykład za naszą niedaleką granicą w Austrii bądź w Liechtensteinie można założyć prywatną fundację, która spełnia trojakiego rodzaju rolę, daje trojakiego rodzaju korzyść małemu i średniemu przedsiębiorcy. Po pierwsze, chodzi o ochronę majątku tego przedsiębiorcy. Wiadomo, jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, to za wszelkie zobowiązania powstałe w tej działalności gospodarczej bądź też za zobowiązania prywatne odpowiada całym swoim majątkiem. W sytuacji, kiedy taki przedsiębiorca posiadałby za granicą fundację prywatną, która ma osobowość prawną i tamże zdeponował swój majątek, Problemy finansowe takiego przedsiębiorcy w Polsce nie będą dotyczyły jego majątku, jako że właśnie ta fundacja staje się jego właścicielem. Natomiast nasz przedsiębiorca, który jest fundatorem, a więc założycielem takiej fundacji, korzysta w pewnym sensie z tego majątku, jak również jego beneficjenci osoby ustanowione powiedzmy jego sukcesorami jego spadkobiercami. Drugim rodzajem korzyści jest właśnie sukcesja bezproblemowa, czyli ja bym to nazwał sukcesją bezsądową. W normalnym porządku, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą, który chce przekazać majątek swoim dzieciom, swoim spadkobiercom, mamy tutaj kwestie testamentowe, ewentualnie może kwestie założenia jakiejś spółki, przekazania udziałów. Natomiast, jeżeli byśmy jako przedsiębiorca stworzyli fundację prywatną za granicą, nie ma już takiej konieczności, ponieważ na etapie organizowania tej fundacji jako jego fundatorzy ustanawiamy tzw. beneficjentów. Tymi beneficjentami mogą być członkowie rodziny, mogą być dzieci, bądź też inne osoby, które fundator chciałby upoważnić, upełnomocnić do dysponowania majątkiem, który w trakcie swojego życia zawodowego bądź biznesowego wytworzył. I trzecim rodzajem korzyści posiadania takiej fundacji prywatnej są oczywiście sprawy podatkowe. W momencie, kiedy fundacja posiada majątek, który jako przedsiębiorca w niej zdeponowałem, ma prawo również oprócz posiadania i zarządzania tym majątkiem, ma prawo również prowadzić działalność gospodarczą. Jeżeli chodzi przykładowo o jurysdykcję Liechtensteinu, podatek dochodowy przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez taką fundację wynosi 12,5%, czyli jest to stawka, Dużo niższa, aniżeli obecnie obowiązująca w Polsce, chociażby w podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc, nie do przecenienia w mojej ocenie jest fakt ewentualnego posiadania takiej fundacji w kontekście tych trzech korzyści, jakie przedsiębiorca może tutaj uzyskać.